Szczęść Boże, Krzysztof Lasz, witam w programie Polski Punkt Widzenia. Dzisiaj Beata Szydło, wiceprezes Prawa i sprawiedliwości, kandydat na premiera i prezes Jarosław Kaczyński. Na konferencji prasowej przedstawili proponowany skład nowego rządu. Kandydatem na ministra spraw zagranicznych jest nasz dzisiejszy gość, pan Witold Warzykowski, poseł Prawa i sprawiedliwości. Szczęść Boże, witam serdecznie. Dobrze, że Państwu i szczęść Boże Państwu. Panie pośle, panie ministrze. Panie pośle na razie zostaniemy. Zostaniemy przy kandydacie. <gry> Właśnie kandydat na ministra. Kiedy otrzymał Pan propozycję taką formalną, że padła propozycja widzimy pana, widzę pana w, jako zagranicznych w swoim rządzie? A myślę, że to była ewolucja, że w, 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 pomagając jeszcze wcześniej, e, panu, ministry, panu Andrzejowi Dudzie, jeszcze jako kandydatowi na, na prezydenta uczestniczyłem w kilku jego spotkaniach. Ważnych z ambasadorami, z gośćmi zagranicznymi. Potem brałem udział też już, kiedy został prezydentem, ale jeszcze nie był zatwierdzony, więc też już odwiedzali go goście zagraniczni. Potem w kampanii kilka razy towarzyszyłem pani Bacie, Szydło również w spotkaniach z gośćmi zagranicznymi bądź z ambasadorami, i myślę, że to tak już drogą, Czyli było sprawdzenie w boju. Sprawdzenia, było, tak? tak już to zostało. A jakie ostateczne argumenty przeważyły? No chyba również doświadczenie, wiedza. Zajmuję się sprawami zagranicznymi od 35 lat. 20 kilka lat czynnej dyplomacji. Łącznie z z Sejmem, więc to chyba też były argumenty, które zostały wzniesione. No tak, jeszcze, jeszcze był pan wiceministrem spraw zagranicznych, jeszcze w rządzie PO, kiedy jeszcze ważyły się losy tarczy. E, tak, rzeczywiście, ja byłem w, 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 wiceministrem spraw zagranicznych w trzech rządach, zaczynałem w rządzie pana Marcinkiewicza, premiera Marcinkiewicza, potem premiera Kaczyńskiego, no i kontynuowałem między innymi negocjacje w sprawie tarczy więc przez rok jeszcze współpracowałem z rządem Donalda Tuska. A czy było tak, że dostał pan propozycję i czas na zastanowienie się, czy po prostu jakby y, pani premier Szydło uznała, że a, to raczej już to formalność? Ta, taka oficjalna rozmowa odbyła się w, w ubiegłym tygodniu i to była i z panią Beatą Szydło i oczywiście z kierownictwem partii Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy tak już definitywna prowincja padła. Jaka jest procedura przejmowania MSZ-u? Oczywiście, tak jak każdy minister, musi pan poczekać na akt nominacji ze strony prezydenta? Ze strony prezydenta. Potem e, zwyczajowo jest tak, że e, e, pani, e, no w tym przypadku pani premier, czy w ogóle premier, w większości przypadków e, jakby obwozi ministrów po, po resortach i wprowadza. Może to być szef kancelarii e, premiera, Często dochodzi do tego spotkania w, w takim ministerstwie z byłym ministrem, który odchodzi. Tu następuje, to jest taki obyczaj, rozumiem. Jest taki obyczaj, następuje krótkie, krótkie spotkanie, krótka rozmowa kurtuazyjna, czasami spotkanie byłego ministra z nowym ministrem w obecności grona pracowników, tych, którzy kierują ministerstwem. No więc tak to się mniej odbywa. Duże zmiany kadrowe muszą nastąpić w z zaciągnięciem, zdaniem? Już odeszło i w trakcie odchodzenia z kilku wiceministrów. Niektórzy wyjechali na placówki. Jest to naturalny proces, zostają ambasadorami, inni nie wiem jak się zachowają. Zwyczajowo wiceministrowie odchodzącego rządu składają dymisję. No i w ciągu kilku tygodni nowy premier ma prawo przyjąć tą dymisję albo odrzucić, oczywiście po zasięgnięciu rady nowego już kierownika resortu, nowego ministra danego resortu. Są takie przypadki, no ja byłem takim przypadkiem właśnie, że w trzech rządach kontynuowałem swoje stanowisko wiceministra. Tu myślę, że też takie przypadki będą, ponieważ z dnia na dzień nie ma możliwości wprowadzenia do ministerstwa całego nowego kierownictwa, nowych wiceministrów. Jest kilku kandydatów, z którymi rozmawiałem, ale są oni też zajęci, muszą rozwiązać swoje dotychczasowe obowiązki, bądź zjechać z jakiejś placówki, jeśli, jeśli są, więc to, to trwa kilka dni do kilku tygodni. Teraz w zasadzie można powiedzieć, że jesteśmy przededniu szczytu unijnego, bo 11 listopada to szczyt Unia Afryka, potem 12 ten nieformalny szczyt już unijny poświęcony imigracjom. Kto nas będzie reprezentował w Lorecie? Nie wiem do dzisiaj, dlatego że jest to dziwaczna sytuacja. Ciągle mamy formalny rząd, który jest rządem konstytucyjnym, i do czasu rozpoczęcia prac nowej kadencji Sejmu bądź zmiany na tym stanowisku, nawet po przegranych wyborach, pani premier i urzędujący ministrowie mają prawo funkcjonować. Nawet jeśli złożą dymisję, to mogą mieć powierzoną misję jeszcze przez kilka godzin czy kilka dni, nawet przez prezydenta, aby sprawowali funkcje administracyjne. Ten szczyt 11 listopada, który przypadał nasze święto, był planowany od wielu, wielu miesięcy. To jest szczyt Unia Europejska Afryka. I dla mnie jest zadziwiające, że na ten szczyt nikt z rządu nie chce się wybrać. Było to przygotowane przez wiele miesięcy, tym bardziej, że od wielu miesięcy, um, priorytety, jednym z priorytetów polskiej dyplomacji na świecie był tak zwany program Go Africa, czyli kierunek na Afrykę. Chodziło o to, aby tam zidentyfikować nasze działania dyplomatyczne no tak, i gospodarcze. tak, czasami, czasami niektóre firmy się chwalą, czy, czy, tak czy wicepremier Piechociński się chwalił prawda, tak różnymi jest. misjami gospodarczymi w poza tym, poza tym, jeśli szczyty w tej chwili są poświęcone problemom emigracyjnym, no to skąd pochodzą emigranci? Bardzo wielu z nich przybywa właśnie przez Libię z Afryki, z tej Afryki Saharyjskiej, Subsaharyjskiej. No więc było oczywiste, że powinno być oczywiste, że jeśli chcemy się zająć kwestiami imigracyjnymi, to nie tylko na następnego dnia, na jakimś zamkniętym szczycie nadzwyczajnym i nieformalnym, gdzie w zasadzie będzie tylko burza mózgów, gdzie można będzie. Przy... Tamten drugi szczyt ma trwać raptem 2-3 godziny, prawda? Czyli to. To znaczy, że 28 przywódców państw będzie miało po kilka minut, żeby wygłosić jakieś swoje oświadczenie. To, to czytałem też opinię, że to raczej ten szczyt ma służyć Niemcom na wysądowanie opinii innych krajów, jaka jest ich, jaki jest ich pogląd na, na, na to kwotowanie imigrantów? No, no to oczywiście opinia Polska jest jednoznaczna. Jeśli wierzyć pani, pani premier Kopacz, miała ją zaprezentować tę opinię mógłbym, wiele razy że się nie zgadza na tą kwotę i tutaj nie ma żadnych zmian, nawet gdyby pojechał ktoś inny. Więc Wobec jestem... pana padały, padały zarzuty, że no wypowiedzi pana posłowa Szczykowskiego są niepoważne, nie świadczą o jego kompetencjach, no bo mówił pan, że może ktoś zaprezentować polskie stanowisko, na przykład na, na Tak, jest taka, jest taka możliwość, iż inny zaprzyjaźniony przywódca państwa, można się do niego zwrócić, to jest, no niestety taka ma jest tak, ciekawostka. on ma taką samą rangę jak... Tak, może przedstawić, bądź to państwo sąsiedzkie, może, które ma podobne opinie na, na temat emigrantów, może zaprezentować nasze stanowisko. Ja też mówiłem, przecież, że na takich szczytach obsługują delegacje nasi ambasadorowie, którzy są przy Unii Europejskiej. Oczywiście ambasador nie może siedzieć na krześle przewodniczącego delegacji, ale w kuluarach może działać, może nieformalnie zbierać takie opinie, może kontaktować się z innymi delegacjami i wysądować, jakie były stanowiska w tym zamkniętym, gremium. No oczywiście też nie zwracając uwagi, jak powiedziałem, w jakiej formule taki ambasador działa, że działa w kuluarach i nieformalnie, byłem też atakowany, że przecież nie znam przepisu, bo ambasador nie może wejść. Nie, ambasador oczywiście może funkcjonować w kuluarach, jak powiedziałem, i może zbierać. Natomiast ciągle jest jeszcze czas, aby pani premier Kopacz zabrała, wzięła udział w tym szczycie zarówno 11, bo nie ma tutaj żadnych obowiązków w kraju, tak się utarło, że Święto Narodowe 11 listopada w tym czasie główną rolę odgrywają prezydent, minister obrony, to oni przyjmują defiladę, jeśli jest, to oni występują na placu bądź na placu zamkowym. Natomiast dla premiera ta, ta rola jest jakby drugorzędna i w tym czasie może poświęcić swoją uwagę tak, 12 Unii Europejskiej. To może być pierwsze posiedzenie, posiedzenie Sejmu, ale chciałbym zapytać pana jeszcze jedną rzecz, a czy nie jest tak, że że właśnie y, pani premier Kopacz nie chce, znaczy y, no, no, zobowiązanie jakby podjąć nie i tak nie może, bo ten szczyt, tak jak pan mówił, jest nie nieformalny, ale, ale nie chce jakby odchodzić y, w, w aureoli, w cudzysłowie w aureoli, polityka, który nam załatwił no, kontyngent imigrantów. Jakby chciałbyś od tego odciąć. Nie, nie można wykluczyć, że, że to kluczenie właśnie pani premier Kopa, żeby nie uczestniczyć w tym szczycie, jest motywowane jakimiś argumentami. I być może to są te argumenty właśnie wynikające, że nie chce już się prezentować klarownie i stanowczo na forum międzynarodowym. Ale też inni podejrzewają, że być może chodzi o jakąś rozgrywkę wewnętrzną w platformie. Czyli bardziej bardziej sprawy partyjne Partyjne, Ponieważ jest w tej chwili pani rola i władza pani premier Kopacz w partii jest kwestionowana, pani Kopacz nie była wybrana w wyborach partyjnych, była jakby wskazana przez premiera Tuska, kiedy on wyjeżdżał z Polski. Inni liderzy partyjni kwestionują to. Kwestionują jej zarówno pozycję jako lidera, jak i również szefa klubu ewentualnego. Więc tutaj, tutaj mogą być jakieś to rozwiązania. Tak, bo jest taki niuansik, że gdyby 12. nie była na posiedzeniu Sejmu, nie złożyła ślubowania, nie byłaby posłem i nie mogłaby brać ale, udziału w posiedzeniu klubu. Ale myśmy mhm. też wystąpili tutaj z możliwością wyjścia z honorem, rozpocząć posiedzenie Sejmu, ukonstytuować marszałków na przykład. I potem zrobić przerwę wielo, wielogodzinną, nawet na drugi, do drugiego dnia, do, do piątku 13. Umożliwić wtedy pani premier Kopacz wyjazd, na, na, albo pozostanie w dalszym ciągu na Malcie, jeśli pojechałaby 11 i obsłużyć to wydarzenie zarówno 11 i 12. A 13 złożyć ślubowanie. A 13 w, w piątek w spokojnie spotkalibyśmy kolejny raz w Sejmie, złożylibyśmy wszyscy ślubowania. Być może nastąpiłyby dalsze ukonstytuowanie się. pani premier zaproponowała, żeby prezydent przeniósł posiedzenie Sejmu na 13 w ogóle? Nie ma takiej potrzeby, dlatego że prawdopodobnie na tym pierwszym posiedzeniu już wskazywalibyśmy na przykład nowych ministrów, nową Radę Ministrów. Nowa Rada Ministrów też musi rozpocząć jak najszybciej działania, zacząć. Nawet te działania kuluarowe, że tak powiem, My musimy w tej chwili proponować stanowiska swoim, osobom, które by chciały pracować z nami na stanowiska właśnie wiceministrów, na stanowiskach innych, które ewentualnie są wakatami, bądź chcielibyśmy tu i gdzie coś, coś zmienić. Poza tym zaczynają biec terminy międzynarodowe, są już wytyczone. My przejmujemy władzę w końcu roku. Ten rok już jest od dawna zaplanowany. Są, są wydarzenia międzynarodowe multilateralne w instytucjach międzynarodowych, nie tylko w Unii, ale w NATO, w innych organizacjach. Więc tutaj trzeba już zacząć, myśleć, przygotowywać się, pisać instrukcje i tak dalej, i tak dalej. No tak, a nasi partnerzy pewnie już woleliby rozmawiać z ministrami nowego rządu. Pradnie. Tak jest, tak jest. Więc to wszystko można załatwić przy dobrej woli technicznymi rozwiązaniami nie ma potrzeby robić z tego jakiejś wielkiej afery politycznej. Jeśli ktoś robi z tego wielką aferę polityczną, to to znaczy, że ma jakieś polityczne ukryte cele w zanadrzu, które chce osiągnąć. Z pewnością rząd, nowy rząd odziedziczy sprawę tą migracyjną. To będzie jedna pewnie z gorętszych kwestii w relacjach międzynarodowych. Jak nie dać sobie narzucić tych kwot imigracyjnych? Bo, bo, bo czasami takie opinie słychać, że to, co się zaczęło, z czym pani kanclerz Merkel mówiła, że ona traktowała te pierwsze decyzje o przydziale kontyngentów, no, mówimy kontyngentów, chociaż to dotyczy ludzi, tak kwot, sobie, dziwnie. Tak, kwot, tak. No, dziwnie to brzmi, ale tak, tak powiedzmy, że traktuje to jako początek stałego mechanizmu, czyli no, będziemy pod silną presją Niemiec, ale nie tylko, żeby no, coraz większe szereg tych imigrantów Przyjąć. Jakie mamy kontrargumenty? No, rzeczywiście nasi partnerzy, a tutaj w Niemczech szczególnie pani Merkel popełniła kilka, kilka błędów otwierając granice albo apelując o otwarcie granic, przez co doprowadziła do złamania prawa zarówno w, w krajach ościennych od powiedzmy od Grecji, Chorwacji, następnie Węgier, Austrii. Również doszło do złamania prawa europejskiego między innymi poprzez błędną kwalifikację. Ponieważ my musimy w dalszym ciągu mieć na, na uwadze, że mamy do czynienia z dwoma kategoriami ludzi, mamy do czynienia z uchodźcami, to są ludzie, którzy bezpośrednio uciekają z obszarów, takich jak Syria, do Turcji czy Jordanii, i tam w tych miejscach bezpiecznych oni mają status prawa międzynarodowego uchodźców. Natomiast jeśli oni już wywędrują z tych państw bezpiecznych, no, ze względów nawet na warunki ekonomiczne, co, co jest oczywiście zrozumiałe, i zaczynają wędrować po Europie, tracą status uchodźców i stają się emigrantami zarobkowymi, bądź szukającymi benefitów socjalnych. I tak, my mamy obowiązki międzynarodowe wobec uchodźców. Jeśli uchodźcy tacy tam są, to mamy obowiązek rzeczywiście solidarnie tę kwestię jako Unia Europejska rozwiązywać, i każdy. Każdy wniosek azylanta, który, który udowodni, że groziłyby mu represje, jeśli wróciłby do Syrii czy do innego jakiegoś kraju, skąd uciekł, no musimy rozpatrzyć. Natomiast nie mamy obowiązku przyjmować w skali masowej emigrantów zarobkowych, bo przyjęcie jest warunkowane otwartością, zdolnościami rynku pracy do absorpcji emigrantów zarobkowych. I my takiej zdolności nie mamy. Polska sama jest dostarczycielem migrantów w tej chwili zarobkowym, ponad dwa miliony Polaków szuka w tej chwili pracy w, głównie w Europie Zachodniej, I może, a półtora i może się chwalić odchodzący niskim bezrobociem. Tak, temu. a półtora miliona Polaków nie ma pracy w kraju. To jest, to jest jeden argument. Poza tym prawnym to są dwa argumenty. I trzeci bardzo ważny argument. Polska jest krajem, który sąsiaduje ze strefą konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i my już przychodzi, przyjmujemy uchodźców, ale też otworzyliśmy nasz kraj na emigrantów i myśmy wydali ponad pół miliona, być może nawet więcej, kilkaset tysięcy pozwoleń na pobyt w Polsce i pracę w Polsce. W związku z tym również przez ludność z Ukrainy są mamy rynek które mówią, że około miliona jest. Nawet. Mamy rynek rzeczywiście, no plus pewno są jacyś ludzie legali, pracujący tak. nielegalnie na czarno. Stąd też to jest jeden z też argumentów, który powinniśmy używać spokojnie, rzeczowo w rozmowach z naszymi partnerami w Unii Europejskiej, że my już emigrantów też przyjmujemy obok, obok uchodźców i nasz rynek pracy nie ma możliwości większej absorpcji. No właśnie, tym bardziej, że, że ci uchodźcy z Syrii czy z, czy z państw afrykańskich nie bardzo do polskich chcą przychodzić na To prawda, większość, większość nie chce, większość poszukuje bogatych krajów w zachodniej Europy tam, gdzie albo jest ta praca od ręki. Albo są bardzo bogate programy socjalne. Przypomnę, że na przykład w Belgii zakwalifikowany uchodźca otrzymuje 60 euro dziennie. To jest 1800 euro miesięcznie. Często jest to wyższa kwota niż emerytura rodowitego Belga. Duże są też zasiłki w innych krajach jak Dania, Szwecja. I ci emigranci mają tego świadomość. No i, I oni do naszych krajów, naszej części Europy Środkowo-Wschodniej zazwyczaj trafić nie chcą. A jeśli już trafiają, to po ewentualnym zarejestrowaniu się, utrzymaniu papierów, dokumentów pozwalających im wtedy funkcjonować w strefie Schengen, bo do tego mają prawo, oczywiście wynoszą się, wyjeżdżają do innych, do innych krajów. Sądzi Pan, że coś się wydarzy jutro, że, że, że nie wiem. Premier Kopacz uda się do lawalety, czy raczej to już? Ja bym sugerował, żeby zakończyć ten jałowy spór, bo, bo, bo racja jest po stronie oczywiście prezydenta w tej chwili, który rzeczywiście został troszeczkę wprowadzony w błąd tymi terminami. Przypomnę, że informacja o tym szczycie 12 ukazała się 3 listopada o 18, prawda? czyli ona trafiła do MSZ 4. I nie dotarła piątego, kiedy była decyzja podejmowana i oznajmiana przez panią minister Sadurską, szefową kancelarii prezydenta, o rozpoczęciu kadencji, kadencji Sejmu. Czyli tutaj zawiodły, zawiódł system informacji rządowej, system informacji z placówki przez MSZ nie dotarły tej informacji do kancelarii prezydenta. Więc atakować tutaj prezydenta i twierdzić, że on na siłę musi pojechać, bo to już jest, ma największy mandat i tak dalej, no przecież ja przypomnę, że poprzednim prezydentom odmawiano w ogóle jakiegokolwiek mandatu funkcjonowania w polityce zagranicznej, prawda? Pamiętam jaką wojnę toczono z świętej pamięci Lechem Kaczyński, żeby on nie ważył się pojechać tylko na jakiś szczyt Europejskiej. W tej chwili, ze względu wewnętrzno-partyjnych, jeśli to się okazuje nieopłacalne, żeby jechać na taki szczyt, no to na siłę się wpycha tą politykę prezydentowi. No to jest zła zabawa, oczywiście. Zły koniec, można powiedzieć, rządu. To jest zły koniec, rzeczywiście. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był poseł Prawa i Sprawiedliwości Witold kandydat na ministra spraw zagranicznych w rządzie Beaty Szydło. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio. Dziękuję z Panem Bogiem. Pan. Państwu dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem, Miłej nocy.